Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. No już miałem na te ryby jechać, ale sobie przypomniałem, że nie mam karty wędkarskiej opłaconej. To znaczy mam, ale nie na Mazowsze. O, a kartę możecie sobie przed opłacić u Zbyszka Murmyszka w sklepie. Zaraz zobaczymy, co u niego słychać. Cześć Zbyszku. Cześć, witam, witam. Zbyszku, ale już nie ma pandemii, już pandemia nie działa. Myślę, że możemy zdjąć już, tak? Tak, już no nikogo, słuchaj, pandemia już nikogo nie interesuje. Okay. Skończyła się wtedy, kiedy się miała skończyć, więc już chyba się skończyła. No, myślę, że tak. Taką przynajmniej mamy nadzieję, bo tam nie wiadomo, co jeszcze nam wymyślą w najbliższym czasie, ciężko powiedzieć. Już nie może być, ale wszystko dąży do tego, żeby tak. To już się zmniejsza. Zbyszku, na Mazowsze poproszę. Na Mazowsze poproszę. Co u Ciebie słychać w ogóle? Dokoła Bisti, tak? Dostatecznie. Nie, bo ja jestem przecież, ja jestem banitą, wiesz, aha, z Mazowsza. Aha. Ja mam opłacone Siedlce, a tu chciałem tylko opłatę za wędkowanie wnieść. Dobrze. Co u mnie słychać? No. Słuchaj, wszystko w porządku jest. Jest zdrowie. To jest najważniejsze. Kurczę, dokładnie. Na ryby na razie nie jeździmy, bo tylko nam zostały trocie, pstrągi, prawda? Bo w tej chwili, no co, no kaleczyć te ryby, które na tarło idą, no nie ma sensu. Wiadomo, szczupak, wszystko idzie w tarło, okoń idzie w tarło. To są grube ryby. Dać im spokój. Na razie dajmy im spokój. Polecam trocie. No, jakbym mógł, to na pewno już bym siedział na trociach, ale nie mogę, niestety. Okej. Okay. Okay. Dobra. To tak ładnie wyszło, a my właśnie na okonie będziemy jechać niedługo. A który dzisiaj jest? Dzisiaj? No. 14 chyba, tak? Luty. Nie, 24 luty, dobrze. Zbyszku, dzisiaj jest 24 luty. A powiedz mi tak, a jak byłby lut, to byś łowił okonie na lodzie teraz? Oczywiście. Aha. Posłuchaj, a tu i patrzcie, patrzcie. Ja mam tak, zdjęcia. Tutaj mamy Zbyszka. Ja mam zdjęcia z tamtego roku, dosłownie z wczoraj, z przedwczoraj, jak byliśmy jeszcze na jeziorze, na Mazurach, na Mielnie i łowiliśmy fajne rybki. Także tutaj jeszcze w tamtym roku to wszystko trwało. Szkoda, że w tym ale roku... Ale zobacz, Zbyszku, tak to nie o to chodzi, ale złapałem się na takiej trochę niekonsekwencji, no, bo powiedziałeś, że już są ryby napęcznione, dajmy im spokój, bo idą w tarło. Aha. Ale jakby był lód, to by się łowił. No łowiłbym ja, ale wiesz, no wszystko wypuszczamy. No to tu cię trochę mamy, no, ale no, no rozumiem, złapaliśmy tak, Zbyszka, Ale ja uważam, że tak, wiesz, na mormyszkę jak się łowi, no to ten haczyczek jest maciupeńki. Wyciągamy tą rybkę, wypuszczamy, wiadomo. No, ja będę łowił jeszcze, na jeszcze mniejszy haczyczek i też będę wypuszczał. Dobra, nie ma co się no, przekomarzać. I taką nową książeczkę dostanę od Ciebie? No taką ja członkowską. Ale patrzcie. No musisz dostać takie coś nowego. Pokaż i zobaczcie, dwa okręgi i zaczyna się robić już taka papierologia. Trzeba to wszystko nosić, a za chwilę tego się zrobi jeszcze więcej, bo będzie więcej okręgów, bo przecież na ryby jeździmy po całej Polsce. No tak, biurokracja. Kiedy doczekamy, Zbyszku, kurczę, tej... Nie wiem, czy w ogóle doczekamy, bo przecież to jest PRL, w głębokim PRL-u cały czas jesteśmy. To powinno być stryk, pyk, opłacasz i wszędzie też możesz kupić, no. Masz przez internet, no ale tutaj jest głęboki PRL cały czas. No, niestety. Chociaż w niektórych okręgach już to się zmienia. Czekamy teraz na ruch tutaj Mazowsza, kiedy też będziemy mogli sobie przez internet wszystko ciach prach zapłacić. Strażnicy będą mieć czytniki. Dokładnie. No tak to się powinno odbywać w tych czasach. Najważniejsze, aby tam kto kontrolował tą wisełkę i te nasze wody. No, mamy nadzieję, że to się zmieni. Ja cały czas gorąco wierzę w to, ale będziemy to kontrolowali. To trzeba kontrolować tak samo. Nie możemy zostawiać tego tak samopas, ponieważ walczyliśmy o to 8 lat. To, co się stało w tym roku, to po prostu jest wykładnikiem tych 8 lat. Ludzie są bardziej świadomi, do ludzi bardziej dociera. Coraz mniej się ludzie boją tych bandziorów, którzy rządzili do tej pory, zastraszali ludzi. Przecież wiesz, jak było. Ile nieprzyjemności ja miałem od tych panów właśnie. Na szczęście ich już nie ma. Aby tylko reszta ekipy nie zachowała się tak, jak oni się zachowali. Oni są przede wszystkim dla ludzi, dla wędkarzy. Nam jest to potrzebne. Nam wędkarzom jest to potrzebne. Miejmy, Zbyszku, nadzieję, a jak to będzie, to zobaczymy, będziemy obserwować i no, najważniejsze, patrzeć władzy na ręce. Dokładnie, dokładnie patrzeć na łapy trzeba. Dzień dobry. Wiadomości wędkarskie chciałem kupić i wędkarski świat. No, nowe. Wędkarski świat. To jest luty. To jest... Luty. A, no to dobrze, a to jest... A to jest też dwójka, tak? Trójka. A to jest trójka. No dobra, to wezmę. A to też powinna być trójka? Wie pan co, nie wiem. Ale to nowe przyszło teraz? Nie, to nie, to już za mną przyszło. Czyli to jest tylko nowe? Mhm. To tylko to biorę wiadomości wędkarskie. Ostatnio na live wam obiecałem, że będziemy sobie robić taki przegląd prasy. Co ciekawego jest w miesięcznikach wędkarskich.
I to nie jest tak, że nie kupiłem wędkarskiego świata, bo pracowałem kiedyś w wiadomościach wędkarskich. No nie kupiłem, bo nie było nowego wędkarskiego świata. On pewnie wyjdzie za parę dni. Też go sobie przejrzymy, a zaczniemy od WW. No ale to nie w tym odcinku. Jak jesteście ciekawi, to zostawcie subika, to zobaczycie potem. A na okładce szpulka, bardzo ładnie wygląda. Szpulka jest przedstawicielem handlowym firmy Genlock. Na pewno ją znacie z Facebooka, z YouTube'a, z naszych wędkarskich mediów. Wpada do mnie na kawkę do sklepu często. Szpulka, zawsze zapraszam. Wbijaj. Michał, a co ty tu Zbyszka Mormyszka robisz? Robią na mnie. Michał? Co ja robię? Ty na zakupy tu przyjeżdżasz, tak? Do Zbycha? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wspólnika. Tak więc ryby znowu zostały przełożone na jutro. Jutro jadę z Jackiem na Okonie, a w niedzielę jedziemy całą zadziorową ekipą, moi drodzy, na Okonie, na zachód Polski, daleko, 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 nad pewne malownicze jezioro, gdzie się podobno wyłowimy pokorek. Zobaczymy, jak to będzie, bo to tylko ryby, różnie z nimi bywa. A tak przy okazji to możemy chyba odpowiedzieć na pytanie, które widzowie nie raz i nie dwa i nie trzy zadawali nam, dlaczego nie pojechaliśmy na ryby do Czarnobyla. Więc chyba nie trzeba na to specjalnie odpowiadać, bo chyba już wiecie dlaczego. No właśnie dlatego. Niby to miało być półtora miesiąca temu, ale no... było można łatwo to chyba przewidzieć. No, oni się przygotowywali się już do tego kupę miesięcy temu, dlatego nie pojechaliśmy. Tak. Także ostrzegali nas i strach nie pozwolił po prostu. Tak więc było to do przewidzenia. Ale jak to mówią, jutro też jest dzień, trzeba żyć dalej i tyle. Pierwszy teamowy wyjazd. Teamowy, no. Całym składem jedziemy. Coś wymyślimy, jakieś zawody, konkurs, nie wiem, coś zrobimy. Zawody, konkursy. No, przegrani na przykład pływają albo... Na golasa biegają. Na golasa, nie biegają, morsują. Nie, to ja wam powiem tak, na pewno nikt nie będzie biegał na golasa, ponieważ jest kategoryczny zakaz, znaczy może nie zakaz picia... Nie zakaz picia alkoholu, ale bo w ogóle kolega, do którego jedziemy, zapraszał nas, abyśmy pojechali dzień wcześniej i wzięli kwatery na noc. Od razu, Marcin, przepraszamy się za to. Marcin, bardzo cię przepraszamy. Następnym razem przyjedziemy wcześniej. Jak będziemy mogli przyjechać na dłużej, to okej, ale jeśli jest tylko jeden dzień wędkowania, to byśmy chcieli ten dzień jakby przeznaczyć na łowienie ryb, a nie na to, co się z tym wiąże, ze spotkaniem integracyjnym, takim super zabawowym. To jest super ekstra, ale my naprawdę chcemy łowić ryby. Chcemy łowić ryby i no i spróbujemy je łowić. A na integrację przyjdzie jeszcze czas. Pewnie nie raz. Udało nam się załatwić parę ważnych spraw i tak dzień minął, co? No, o, zleciało, tak. Nie wiadomo kiedy. No, zleciało. No i jeszcze na chwilkę oczywiście podjedziemy do sklepu, zobaczymy, co tam się dzieje ciekawego. Widzę, że jakieś zebranie jest pod wejściem, jakieś poruszenie. Coś się dzieje. Często się pytacie o miejsca parkingowe, czy się da pod sklepem zaparkować. Jak widać, da się. Najlepiej przyjechać po godzinie 14-15, to wtedy jest tych miejsc parkingowych najwięcej, jest najluźniej. No i towarzystwo nam pierzchło. Pewnie wszyscy na pączki polecieli. Siemano! Siemano. Jak tam dzisiaj? Coś się działo ciekawego? Proza życia. Nieustanne pasmo sukcesu. O, bardzo, bardzo mnie to cieszy. To co, po pączku? Po pączku. Są pączki? Ja. Zajebiście. Mi nie dał ani jednego, przecież. Nie dał ci ani jednego pączka? Ale masz chodź. Wszystkie dla mnie trzymał. Super. Z musztardą. Ja chcę z majonezem czosnkowym pączka. Jest akcja zorganizowana na niedzielę. Słuchaj, jedziemy na Grube Okonie łowić. Dobrze. Dobrze? Po prostu? Ma być minus 3 w nocy. Wiem. Będzie z lodu czy z łodzi? Nie, z łodzi łowimy. Będziemy łowić całą niedzielę. O 2 w nocy się spotykamy. Wyjeżdżamy. O 6 musimy być w gotowości, aby o 7 wypłynąć.
i łowimy sobie rybki. Do wieczora i wracamy. Do wieczora i wracamy. No, taki jednodniowy wypadzik. No masz już jakiś plan taktyczny na to? Łowić ryb do bólu po prostu i troczek, mikrodzik. Nie, no zobaczymy na miejscu, jakie będą warunki. No, chodzi mi o to z majonezem. Proszę bardzo. Widzisz, to jestem przygotowany. Jaki ładny. Kierownik dostał tam z ruchem. Ale ja jestem w diecie. No i co ja teraz mam zrobić? A to jest dietetyczne. A, bo to jest z majonezem light? Tak, jedyne 2000. To spoko, mogę to zjem. Adasiu, na rybki w niedzielę lecimy na Okonie. Całą ekipą. Okay. Będziesz miał czas? Odłóż na razie struganie wobleru. Zobaczymy. Głęboko? Najważniejsze pytanie. Czy głęboko? Głęboko. Tak? No, głęboko, normalne ryby. Okay. Normalne obciążenia. I żadnych troków, tylko bez tak, bez pitolenia takich właśnie. Teraz będę gotowy. Dobra, to się szykuj. Robimy zawody wewnętrzne o puchar przechodni Bergla. O puchar przechodni nie, Bergla? To nie. Tam. Bergla to jest na Wiśle. O puchar przechodni za głowy. Za głowy. Bo masz nową ksywę. Do kogo pijecie niby? Internauci ci nadali. Już nie jesteś widział, tak. Głowa. Mm-hmm. Powiem ci, że pasuje. Ja, powiedzieli, że jadą na ryby z nami. Kurczę, a spróbowali było. Robimy we wnętrze zawody. Wiesz, w niedzielę to im... zawody? Michał. O puchar za głowy albo puchar Bergla, przychodzę. W niedzielę to im można nafiukać, mogą powiedzieć, że nie jadą już. No, co nie, no gdzie? No, nie, no ja. No, to nawet nie wypadło. Tata w samolocie się rozwaliła. No rozwalił mi Michał wędkę w samolocie i wędka rozwalona i to taka robota. Jeszcze takie nie masz. Poważny zawodnik. Dziękuję. O, zobacz, ja też mam za. Sumy łowisz? Mhm. Duże? Mhm. Jednego to aż nie mogę złowić. Taki duży jest? Mhm. No to jeszcze go złowisz na pewno. Mhm. Kiedy go złowię. No i o to chodzi, bo to trzeba gonić króliczka, jak to się mówi. To trzymaj, to masz jeszcze takie duże gumy. O, to są gumy. Zadzior to jest najlepszy sklep wędkarski na świecie. Aż się towarzysz wzruszył. A jak nasz nowy pracownik Marek? Miałem się spytać. A spoko. Spoko? Młody chłopak. Młody chłopak wysportowany. No to... Nie pyskuje. Dobrze. No to proszę bardzo. Czyli mamy jeszcze jednego kolejnego pracownika. Moi drodzy, czyli widzimy się już na pewno tym razem na 100%. Jak nie ma gumek. Na rybach? Niebawem. Pewnie w niedzielę wieczorem to wam nie zmontuję, ale na pewno w poniedziałek. Trzymajcie się na razie. Hej.